Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym podejściu do życia. I na sam początek tego odcinka chciałabym z całego serca podziękować Wam za wspaniałe przyjęcie mojej jubileuszowej setnej rozmowy, czyli odcinka z Asią Podgórską. Jesteście kochani, jest nam niezmiernie miło i razem z Asią chcemy dalej dla Was tworzyć, przekazywać wiedzę naukową i po prostu sobie gadać na tematy, które nas interesują, bo ewidentnie chętnych do słuchania nas jest wielu. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. I przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, porozmawiamy o tym, jak czytać etykiety kosmetyków, tak aby wybierać produkty w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny. Dla wielu osób może wydawać się to zadaniem mocno przytłaczającym. Ja jestem jedną z tych osób. Nie interesuję się specjalnie kosmetykami i zupełnie się na tym nie znam. Jednak bardzo ważne jest dla mnie to, aby były to kosmetyki, które są dla mnie zdrowe, które są przyjazne środowisku i które mają dobry, nietoksyczny skład. Dlatego z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam moją dzisiejszą rozmówczynię, czyli prawdziwą ekspertkę w tym temacie, Agnieszkę Pocztarską, która jest założycielką serwisu Czytamy Etykiety i jestem przekonana, że wielu z Was słyszało o tym portalu, czerpiecie z niego wiedzę. Mamy tam multum porad, jeśli chodzi o składy produktów spożywczych, ale też produktów kosmetycznych i nie tylko. Agnieszka opowie nam, jak w ogóle zaczęła się jej przygoda z czytaniem etykiet, dlaczego warto sprawdzać składy, jakie składniki powinny znaleźć się w dobrym kosmetyku, ale też jakich należy się wystrzegać. Poruszymy też temat tego, w jakim stopniu cena determinuje to, czy dany produkt jest wysokiej jakości, jak nie dać się pewnym marketingowym sztuczkom oraz jak w prosty sposób nauczyć się wybierać produkty, które są dobre dla nas. Także jest to masa praktycznych porad, takich zdroworozsądkowych, idealnych moim zdaniem na start. Po więcej szczegółowych informacji oczywiście odsyłam Was na czytamyetykiety.pl, a teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Agnieszko, cześć. Cześć. Witam Cię serdecznie i na sam początek bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Przyjemność po mojej stronie. Jest mi niezmiernie miło. No wiadomo, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, choć jest to temat rzeka i to, czym się zajmujesz, to jest wielka dziedzina. W każdym razie zacząć chciałam od tego, jak to się stało, że Ty zaczęłaś czytać etykiety? Bo wierzę w to, że każdy pomysł, każdy, czy to biznes, czy właśnie każda jakaś nowa idea rodzi się z jakiejś potrzeby, z jakiegoś dylematu. I właśnie tak to u mnie było. To była potrzeba. Kiedy zaszłam w ciążę, to poczułam, że chcę mieć pewność, bo to jest tak, że ja całe życie starałam się odżywiać zdrowiowo, I pielęgnować się również i używać kosmetyków takich naturalnych i w miarę z dobrym składem. Natomiast w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, chciałam mieć tą pewność, że to, co sama będę jadła podczas ciąży, jak się będę pielęgnować, to, co później będę dawała jeść moim dzieciom, to jest coś, co jest najlepsze dla nich. Zauważyłam również, że moi znajomi, którzy byli na takim samym etapie życia jak ja, również mają takie wątpliwości i że nie ma takiego miejsca, które by pomagało nam w takich wyborach czy decyzjach. I wtedy pojawił się pomysł, że może rzeczywiście takie miejsce, które pomoże Polakom czytać etykiety i dokonywać tych wyborów, codziennych wyborów, ponieważ każdego dnia chodzimy na zakupy, czy spożywcze, czy kosmetyczne. Musimy podjąć decyzję, czy kupić produkt A, czy kupić produkt B. My nie musimy tego wiedzieć, bo znamy się na zupełnie czymś innym, jesteśmy ekspertami w innych dziedzinach. Natomiast jeśli chcemy zdrowo się odżywiać, wybierać świadomie, to pomyślałam sobie, że fajnie by było, jakby było takie miejsce, które by nam takie decyzje ułatwiało, czyli podpowiadało produkty z dobrym składem. I tak powstał serwis Czytamy Etykiety. Na samym początku zajmowaliśmy się tylko produktami spożywczymi, natomiast 3 lata temu podjęłam decyzję też, że rozszerzamy swoją działalność o kosmetyki, bo jednak to
też jest bardzo duża branża, w której, tak prawdę powiedziawszy, moim zdaniem ona jest trudniejsza, jeśli chodzi o czytanie tych etykiet produktów, ponieważ przy spożywczych produktach to wszystko jest napisane, tak prawdę mówiąc, po polsku i szybciej czy później się tego nauczysz, ale przy kosmetykach to jest o wiele trudniejsze. Dlatego weszliśmy też w tematykę kosmetyków i teraz czytamy etykiety, dotyczy i produktów spożywczych, i kosmetycznych. Właśnie, ja bym dzisiaj chciała się skupić na kosmetykach, bo tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, wierzę w produkty spożywcze bez składu i też, tak jak powiedziałaś, zazwyczaj można rozszyfrować, o co tam chodzi, a szczególnie w przypadku osób, które są nieco bardziej uważne i powiedzmy interesuje ich zdrowszy styl życia, to łatwiej jest opanować rzeczywiście te składy i też to widzę u siebie z autopsji. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, to przyznam szczerze, że dla mnie jest to czarna magia i sądzę, że dla wielu naszych słuchaczy również. I co ciekawe, wiesz, ja właśnie jestem w tym świecie, powiedzmy, zdrowego stylu życia, gdzieś tam naturalnych, ekologicznych rozwiązań. Dostaję też często pytania o to, jak wybierać kosmetyki i ja przyznam się szczerze, że odpowiadam, że nie wiem. Bo mam taką zasadę, że tak jak właśnie jest Wasz portal, ja też mam jakieś tam swoje źródła informacji, czy też swoich prywatnych ekspertów, moich znajomych, którzy się na tym znają, czy właśnie zaprzyjaźnione firmy, ja im ufam i sama tego składu rozszyfrować nie umiem, ale wiem, że jest wiele osób, które po prostu chciałyby posiąść taką wiedzę, żeby móc pójść do drogerii i wybrać w sposób, powiedzmy, odpowiedzialny, ale też tak, żeby nie zajęło nam to iluś godzin, żeby to nie wymagało od nas jakiegoś researchu, bo tak jak mówię, no nie każdy ma swojego prywatnego eksperta, tak? A z drugiej strony, jak ja myślę o tym, że miałabym sama wejść do sklepu i nawet z moją małą wiedzą bym tam pewnie stała godzinami, bo zupełnie nic mi nie mówią te chemiczne nazwy, no to wydaje mi się to być maksymalnie przytłaczające. Więc może na pocieszenie powiedz, czy da się posiąść tę wiedzę jako laik na tyle, żeby rzeczywiście pójść do takiej drogerii i wiedzieć, co wybrać? To ja przez lata byłam takim laikiem i powiem, to już jest pocieszające. I powiem o swoich doświadczeniach, bo prawda jest taka, że rzeczywiście to czytanie składów kosmetyków jest trudne, bo nie mamy tutaj polskich, bardzo rzadko mamy polskie nazwy, bardziej mamy łacińskie nazwy, one są bardzo długie i mało zrozumiałe. I prawda jest taka, że żeby zacząć, to trzeba właśnie zacząć. Znaczy, uwielbiam to powiedzenie. No niestety, ale jeśli taka nie wiesz, jest jak prawda. Zacząć, to po prostu zacznij. Tak, trzeba zacząć i ja nie ukrywam, że powiem w ten sposób. Trzeba zacząć komuś ufać, ponieważ te początki są rzeczywiście trudne. Czytanie etykiet kosmetyków to tak jak nauka języka obcego. Początki są bardzo trudne, ale w momencie, kiedy zaczniesz... Bo to trochę jest obcy język, no tak, ta etykieta. Tak, to prawda, ale jak zaczniesz robić notatki, bo zwrócisz uwagę na jakieś składniki, będziesz chciała je zapamiętać, no to robisz notatki, ufasz jakimś blogerom, ekspertom, podpatrujesz wybory innych, patrzysz na te kosmetyki, które są polecane, zaczynasz kopiować początkowo ich wybory. To jest ten pierwszy krok taki, czyli zaczynamy czytać te etykiety, zaczynamy zwracać uwagę, co w ogóle na tej etykiecie jest. Bo obecnie półki w sklepach drogeryjnych są pełne, tak? My stoimy i bardzo często nie mamy zielonego pojęcia, co wybrać, ale wiemy jedno, efekt chcemy mieć tu i teraz. My nie chcemy czekać jakby na efekty, na to, żeby skóra była rozjaśniona, żeby nie mieć zmarszczek, albo żeby, nie wiem, usunąć jakieś tam wypryski albo niedoskonałości. Chcemy mieć efekt już tu i teraz. I to wykorzystują producenci, którzy dobierają do składu kosmetyków składniki, które mają dać nam ten efekt już teraz, za 2-3 dni. I na przykład, jeśli mamy kosmetyki takie starzeniu się skóry, to bardzo często producenci wybierają różnego rodzaju silikony, dodają do tych kosmetyków i dzięki temu za 3 dni my wstajemy i patrzymy w lustro, sobie myślimy, no ładnie, no działa, no jest dobrze. Albo jak mamy rozczochrane, takie nieukładające się włosy, to producenci do odżywek dodają różnego rodzaju składniki, które powodują, że po umyciu
te włosy przepięknie leżą i układają się dobrze, lśnią i są takie, wyglądają zdrowe. Natomiast to jest wszystko bardzo krótkotrwałe. I ja i cały nasz serwis jesteśmy za tym, żeby wybierać tą kosmetykę taką bardzo odpowiedzialną, pielęgnację bardzo odpowiedzialną, ale ona niestety trwa. Jest to związane też z tym, że nie wiem, złuszczenie naskórka trwa między 2 tygodnie a miesiąc, czyli taki naturalny rytm naszego ciała powoduje to, że ten kosmetyk nie ma prawa zadziałać w ciągu 3 dni. On oczywiście zadziała, natomiast za miesiąc będziemy mieli problemy skórne, takie jak podrażnienia, alergie, wypryski, bo ten organizm będzie odrzucał te chemiczne składniki. Więc to, co moim zdaniem jest najważniejsze, to trzeba po pierwsze dać sobie czas na to, żeby kosmetyk, który już wybierzemy, zaczął działać. Nie możemy oczekiwać od naszej pielęgnacji rezultatów tu i teraz. Jest to bardzo trudne, bo jeśli mamy, coś się dzieje na naszej twarzy, to my to chcemy zmienić już tu i teraz. I to jest pierwsza taka moja rada dla wszystkich pewnie, że jeśli chcemy do tego podejść bardzo odpowiedzialnie i tak długoterminowo, to powinniśmy dać czas tej pielęgnacji na zadziałanie. Drugą rzeczą jest to, że musimy się wsłuchać w potrzeby naszej skóry i potrzeby naszego ciała. Tak samo jak przy zdrowym odżywianiu, my też widzimy reakcję organizmu, to, że lepiej wyglądamy, to, że lepiej się czujemy, tak? Mamy więcej energii. Jeśli jemy odpowiednio i zdrowo, tak samo jest przy pielęgnacji. Jeśli dobrze pielęgnujemy, dostarczamy tej skórze i dobrze pielęgnujemy ją, ona nam się odwdzięczy pięknym wyglądem, promienistym wyglądem. Ale to jest znowu ten czas, który musimy poświęcić na to, żeby pięknie powiedziawszy, wsłuchać się w te potrzeby tej naszej skóry i zobaczyć, czy na przykład nasza skóra lubi oleje, bo może ona wcale nie lubi olei, a one są przecież takie modne, no to ja muszę używać oleju arganowego, bo przecież wszystkie blogerki mówią, że trzeba używać oleju arganowego. No nie, bo może akurat twoja skóra bardziej woli masła, a nie olejek jakiś tam arganowy na przykład. Więc jakby to też jest druga rzecz, która jest bardzo ważna w tej pielęgnacji, potrzeby twojej skóry. Trzecia rzecz, która jest jakby ciężka również, to jest to, że nie wybierzemy kremu na całe nasze życie. Ponieważ po pierwsze mamy sezonowość, mamy wiosnę-lato, mamy jesień-zimę, na wiosnę-lato wybieramy lżejsze kosmetyki, na jesień-zimę wybieramy te cięższe, takie mocniejsze, z bogatszą taką konsystencją i z taką tłustsze one są zazwyczaj, ale to też jest tak, że jesteśmy w różnym wieku, mamy różną aktywność, czy fizyczną, czy zawodową, i jakby to wszystko zależy, czego my potrzebujemy. Tak? Ja mam 40 lat i nie będę używała kosmetyków, które polecają blogerki, które mają 20 lat, bo one mają zupełnie inną skórę, zupełnie w innym momencie. Ja już niestety muszę zacząć walczyć ze zmarszczkami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby znowu słuchanie potrzeb swojej skóry, patrzenie na moment w życiu, który jesteś, i to, czego ta skóra twoja potrzebuje tu i teraz. Więc znowu 2 lata temu sprawdzał ci się jakiś krem, ale dzisiaj ten krem może już nie przynosić takich efektów, a nie innych. To są takie rzeczy, które są poza tą etykietą taką stricte, tak, o której mówiłyśmy. Tak, mam wrażenie, że mamy taki, może więcej jest tych typów, ale teraz przychodzi mi do głowy, że mogą być 2 typy osób, takie, które chcą mieć jeden krem na całe życie, i to będę ja, bo ja jestem totalną minimalistką w łazience, bym chciała mieć po prostu bazę swoich sprawdzonych rzeczy. Tak. A myślę, że jest też drugi typ osób, które kochają nowości, testowanie i chciałyby w kółko zmieniać produkty, co zakładam, że też może mieć średnie skutki, dlatego że nasza twarz czy nasza skóra nie zdąży się przyzwyczaić i w sumie nie wiemy, co zadziałało, a co nie. Ale powiedziałaś właśnie o potrzebach i o też etapie rozwoju, czy etapie życia, czy etapie nawet części roku, tak, w jakiej się znajdujemy. I tutaj zapala mi się taka lampka, że no dobrze,
załóżmy, że już wiemy, jaką mamy potrzebę. Załóżmy, że mamy skórę młodą, jest lato i mamy problemy z niedoskonałościami. Więc wchodzimy do drogerii i widzimy lekki krem na dzień dla skóry problematycznej albo, nie wiem, wygładzający krem na przebarwienia dla cery dojrzałej. Czyli nawet jeżeli zidentyfikujemy te potrzeby, to czy w momencie wejścia do sklepu znajdziemy odpowiedź na etykiecie, ale właśnie z przodu? Po części tak. Tak, oczywiście. Obowiązkiem producenta jest po pierwsze jakby na wypisanie wszystkich składników, które znajdują się w danym produkcie. To, co jest takim haczykiem, to jest to, że żaden producent kosmetyczny nie musi wypisywać tego procentu stężenia danego składnika, no bo to jest ta tajemnica danego produktu, tak? W produktach spożywczych mamy tabelę wartości odżywczych i tutaj wiesz, ile gram danego produktu, znaczy składnika jest w danym produkcie. W kosmetyce tego nie ma i to jest wielkie, wielkie utrudnienie jeśli chodzi o analizę składu. Natomiast zawsze musimy pamiętać o tym, że kolejność jest malejąca, czyli tych składników, które są na samym początku jest najwięcej, tych, które są poniżej, znaczy później jest mniej. Jest też tutaj parę wyjątków, ale to już są jakby dalsze kroki całej analizy składników. Więc jakby po pierwsze patrzymy na te składniki, których jest najwięcej, bo ich jest najwięcej w danym kosmetyku. Jeśli mamy na przykład niedoskonałości, to świetnym składnikiem jest cynk, a później na przykład nagietek i rumianek, które uspokajają te różnego rodzaju niedoskonałości na twarzy. I oczywiście, jeśli masz tą potrzebę, znasz tą potrzebę, to nie ukrywam, bardzo by ułatwiło, jeśli zrobiłabyś research, wypisała sobie składniki, które jakby pomogą Ci w eliminacji tego problemu, powiedzmy sobie, i szukała na etykiecie danego składnika. I to jest możliwe i z tym nie ma żadnego problemu. Ja nie ukrywam, w związku z tym, że nie jestem jeszcze aż tak biegła, mimo tego, że siedzę w tej tematyce już 3 lata, ale nie jestem ekspertem, nie mam skończonych studiów, to ja nie ukrywam, że bardzo często słucham ekspertów, podobnie jak Ty. Moja redakcja jest wyspecjalizowana w tej tematyce i tak też tworzymy nasz serwis, że podpowiadamy konkretne wybory, pokazujemy konkretny produkt, analizujemy skład tego produktu, zwracając uwagę właśnie na te najważniejsze składniki, które mają wyeliminować albo realizować daną potrzebę i podpowiadamy konkretny wybór, mówiąc o tym, że to jest kosmetyk, który pomoże takiej i takiej skórze, w takim i takim wieku, z takimi i takimi potrzebami, problemami itd., itd. I to jest możliwe. Musisz, jeśli chcesz zrobić to sama, to musisz temu poświęcić czas. Natomiast to jest możliwe. Ja uważam, że trzeba, tak jak powiedziałam na samym początku, próbować, zacząć. Czytać te kosmetyki, składy tych kosmetyków, które już mamy w łazience, zwracając uwagę na to, czy mają dobry skład. Jeśli mają dobry skład, to patrzeć, jak reaguje nasza twarz po użyciu tych kosmetyków, zwrócić uwagę na te podstawowe, główne składniki w tych kosmetykach i później po tym, jak poczytamy oczywiście też trochę, no bo tutaj jest potrzebna wiedza, jakaś taka chociażby podstawowa. Poczytamy, jakie składniki najbardziej działają w danym kosmetyku, później jakby iść podobną drogą. Nie zrażać się, to jest kolejny bardzo ważny punkt, nie zrażać się wyborami, bo czasami, tak jak powiedziałam, w związku z sezonowością, wiekiem, potrzebą, kosmetyk, który wydawał nam się świetny pół roku temu, dzisiaj może się nie sprawdzać i mamy do siebie pretensje, ale dlaczego ja poświęciłam czas, znalazłam go, wydawało mi się, że będzie super, nie zadziałał. Zdarza się. To jakby nie możemy się zrażać i mówić, oj, dobra, to już rzucam to i idę do wybierać jakiś bardzo mocno reklamowany w kolorowych magazynach krem albo balsam, tylko dalej próbować, tak? No właśnie, bo
to, o co Cię pytałam, to było to, czy jakby wystarczy nam etykieta na opakowaniu, która mówi, jak działa dany produkt, żeby mu zaufać, więc zakładam, że tutaj odpowiedź brzmi nie zawsze. Nie zawsze. Natomiast jeżeli słuchamy właśnie eksperta, czy wchodzimy na Wasz serwis, no to tam już ktoś za nas zrobił tę analizę i wtedy rzeczywiście można to uprościć do stwierdzenia, że dla cery problematycznej, czy dla cery starzejącej się. Bo właśnie zakładam, że jednak w sklepie to, co jest na opakowaniu, na przodzie opakowania, to może być jakaś przyjemna zachęta, a to, co jest w składzie, to już jest zupełnie inna rozmowa. Więc jeżeli już postanowimy, że chcemy się podjąć tej analizy składu, to jakie są Twoim zdaniem takie najważniejsze zasady, porady? Powiedziałaś, żeby robić notatki, żeby sobie to wypisywać. Tak. Nadal to dla mnie brzmi bardzo mistycznie. Czy są jakieś, nie wiem, czy składniki, czy inne narzędzia, które mogą nam pomóc ten jakoś lepiej ten skład zweryfikować? Powiem szczerze, że na pewno powinniśmy zwracać uwagę na certyfikaty. O tym też rozmawiałyśmy przed nagraniem. Chodzi mi o to, że jeśli na przykład komuś zależy na kosmetykach wegańskich, nie chce używać produktów, które mają w swoim składzie cokolwiek od zwierzęcego, to wtedy, jeśli kosmetyk ma certyfikat wegan na swoim opakowaniu, możemy być pewni, że ten kosmetyk spełni naszą potrzebę, chęć. Natomiast jeśli chodzi o inne certyfikaty, ja tu jestem bardzo mocno taka znowu uważna, ponieważ po pierwsze musimy pamiętać o tym, że certyfikaty są płatne, czyli żeby certyfikat pojawił się na kosmetyku, firma musi za to zapłacić. Więc oczywiście duże marki mogą sobie na to pozwolić, ale jeśli mamy w Polsce, a wspieramy polski biznes i polskich producentów, tworzą się takie rodzinne, fajne firmy, które tworzą kosmetyki z dobrym składem, naturalnym składem, one bardzo często nie będą miały budżetu na to, żeby zafundować sobie taki certyfikat potwierdzający teoretycznie ich skład. I to bardzo boli. Nie ukrywam, że to bardzo boli. Ja parę tygodni temu, tu się muszę pochwalić, bo zaczęłam taki projekt, który projekt Czytamy Etykiety poleca. I to jest projekt, który będę proponowała każdej firmie, która będzie miała taką ochotę, a spełni nasze oczekiwania. Czyli my będziemy sprawdzać składy produktów i będziemy dawali taki znaczek za darmo. Super. Nikt nie będzie musiał nam za to nie zapłacić, ale dlatego, że ja chcę, żeby każdy z nas miał możliwość kupowania produktów z dobrym składem. I ja zrobię swoją pracę, tak? Mój zespół wykona, sprawdzi nie tylko skład produktu, ale my sprawdzamy opakowania, z jakiego plastiku są na przykład, czy ten plastik jest dobrze recyklingowany. Oczywiście, jeśli będzie w szkle, to już w ogóle będzie genialnie, tak? Natomiast mi zależy, to jest misja Czytamy Etykiety, mi zależy na tym, żebyśmy się zdrowo odżywiali i używali dobrych kosmetyków, bo tak jak mamy powiedzenie, jesteś tym, co jesz, to ja bym jeszcze rozwinęła to powiedzenie o sformułowanie i tym, co w siebie wklepujesz, bo po prostu ja wiem, że z biegiem czasu nasze ciało nam podziękuje za to, że o nie dbamy. Czy zdrową dietą, czy naturalną pielęgnację. Dlatego wracając jeszcze do tych... Ale to jest piękne, teraz ja Ci wejdę w słowo, bo skóra jest naszym największym organem, a my o tym po prostu nie myślimy. I nie. Historia sprzed kilku dni moja. Wyobraź sobie, ja w ogóle od dziecka miałam tendencję do uczuleń na kosmetyki. I kupowałam zawsze jakieś apteczne, chociaż do tego też możemy potem przejść, do tych kosmetyków jakby powiedzmy z wyższej półki. Bo miałam różnego rodzaju reakcje alergiczne. Potem o tym zupełnie zapomniałam, sądziłam, że może się tej alergii pozbyłam. Z tym, że oczywiście stosuję kosmetyki głównie naturalne i takie, które ja uważam za dobre. Tak. I teraz, kiedy byłam na krótkim wyjeździe, położyłam się spać i swędziło mnie całe ciało. Nie wiedziałam, co mi jest. I przypomniałam sobie, że użyłam mydła, które było w apartamencie. I w środku nocy poszłam się wykąpać i umyłam ciało moim żelem do twarzy. Tak. Który jest, że tak powiem, zatwierdzony przeze mnie. Tak. I nic więcej mi nie było.
Także mój największy organ, moja skóra od razu powiedziała, tak, hej, trujesz mnie. Coś jest także nie tak. Także zdecydowanie bym do tego jedzenia również dodała tę chemię, tak, i tę pielęgnację dorzuciła. Mój syn na przykład ma bardzo delikatną skórę. Jak jeździmy do różnych, nie wiem, na wyjazdy do hoteli, bardzo często pierwsza noc jest tragiczna, bo on jak kładzie się i na przykład przykrywa tą kołdrą, to rano samo budzi, tak, się z zaczerwieniami i podrażnioną twarz od kołdry, od poduszki, podrażnioną skórą. I tak jak na jedną noc, no to jeszcze wytrzymasz, ale jeśli mamy na przykład spędzić w takim miejscu dłuższy czas, no to nie ukrywam, ja zabieram ze sobą jakieś tam środki piorące i piorę po prostu te rzeczy, bo wiem, że on nie jest w stanie w tym wytrzymać, więc jakby naprawdę nasz organizm daje nam mnóstwo informacji o tym, czy robimy dobrze, czy robimy źle. Ja też, moja mama zrobiła mi straszną krzywdę, mówiąc o tym, że... Pozdrawiamy mamę. Oczywiście mówię w cudzysłowie. Ja zawsze miałam problematyczną cerę z wypryskami. Moja mama powtarzała mi: kochanie, jak urodzisz dzieci, to się zmieni. Mm. Mam dwoje dzieci, 40 lat i to się nie zmieniło. Po prostu masz, mam taką... Masz bardzo ładną cerę. Ale znalazłam super kosmetyki. Polecę później Ci. Dobrze. Naprawdę. I natomiast nasza skóra daje nam znać, że albo coś w jedzeniu jest nie tak, albo właśnie kosmetyki, które i to te kosmetyki, które mają pewne składniki takie dodane przez tych producentów, żeby szybciej dać efekt, one rzeczywiście dają nam te efekty po 2-3 dniach, natomiast po miesiącu zobaczymy efekty już te negatywne. I to ja też się o tym przekonałam na własnej skórze i dzisiaj wiem po swoich doświadczeniach, bo ja staram się te wszystkie kosmetyki, które my polecamy, testować również na sobie i czasami tak jest, że dostajemy różnego rodzaju przesyłki i patrzę tak na ten i na skład i mówię, no coś napisane jest naturalne, właśnie, 95%, nie, no to na pewno zaczynamy wklepywać w tą twarz i później się okazuje, że w tym składzie gdzieś tam może i na końcu jest składnik, który wcale nie jest naturalny i który bardzo negatywnie wpływa na naszą skórę i później to się po prostu kończy źle. To zaraz przejdziemy do tych składników, mm-hmm, których powinniśmy się wystrzegać. Mm-hmm. Mam nadzieję, że no jednak jesteśmy wszyscy ofiarami XXI wieku, tak, i chcielibyśmy mieć taki pakiet tych no złych właśnie, rzeczy. Tak. I wiem, że też nie o to chodzi, żeby szukać tych rozwiązań aż tak uproszczonych. Ale powiedzmy, pierwsze kroki, mm-hmm, możemy zaakceptować taką strategię, że jednak chcemy sobie uprościć te tak zasady. Jest. Natomiast chciałabym na sekundeczkę wrócić do Twojej inicjatywy. Uważam, że jest wspaniała i to jest bardzo przykre, że wiele firm jest poniekąd dyskryminowanych przez to, że nie ma tych certyfikatów i trudno się dziwić, tak? Bo jeżeli słyszymy o certyfikacie, który jest prestiżowy, tak, i bierzemy... Sama mogę powiedzieć, że mam taką pierwszą reakcję, że biorę jakiś produkt i widzę, że tam nie ma żadnego z tych certyfikatów, to zakładam, że to jest nie tak. Tak. Mhm. Że to jest jakiś produkt gorszej jakości, mhm, a trzeba jasno powiedzieć, że często te firmy, które rzeczywiście idą w jakość, mają wysokiej jakości dobre składniki, no tak jak powiedziałaś, nie mają na to budżetu. Ale może, mhm, mam takie pytanie trochę polityczne. Czemu tak jest, że kosmetyki tak powszechne, posiadające tak duże budżety i tak bardzo dostępne, mają tak tragiczne składy i to nadal uchodzi im płazem? Tak, że wchodzimy i wszystko, co najbardziej powszechne, dezodoranty, mydła, żele, szampony, to są po prostu, to jest coś, co nam tak szkodzi. Ja osobiście właśnie jako idealistka i myślę sobie, że jeżeli ktoś to tworzy, to ma jakiś w tym cel i zakładam, że nie wszystkim chodzi o to, żeby było najtaniej, to wierzę, że można znaleźć jakiś kompromis, że może być jednocześnie całkiem okej cena, ale rzeczywiście, że to nie są trucizny. Powiem Ci strasznie brutalną rzecz. Tu zawsze chodzi o pieniądze i o to, że niestety, ale cały świat, bo nie mówimy tylko o Polsce, po prostu kupuje te produkty ze złym składem. Tak samo jest przy produktach spożywczych. Ciągle obserwujemy kampanie mówiące o tym, że to i to jest niezdrowe, a produktów z danymi składami i z danym składnikiem jest na rynku mnóstwo.
na przykład z olejem palmowym, tak? I tak samo jest w kosmetyce. Prawda jest taka, że my wierzymy w to, co nam się pokazuje. Czyli jeśli w gazetach, w telewizji, w radio, non-stop atakują nas i jakby słyszymy to, że dany kosmetyk jest super, albo dana gwiazda używa takiego kosmetyku, albo że przecież on przeszedł jakieś badania, albo właśnie widzimy olbrzymi napis 95% składników naturalnych, no to sobie myślimy, no to super. Ale później się okazuje, że w danym kosmetyku nawet 95% składem naturalnym mamy złe składy. A firmy, moim zdaniem, dopóty się nie zmienią, dopóki my, konsumenci, będziemy je kupować, produkty. Tak jest i przy produktach spożywczych, i przy kosmetycznych. Ja wiem, że to jest może jakaś taka też ideologiczne moje podejście do tego, ale jeśli my jednostkowo nie zmienimy decyzji zakupowych, to firmy tego nie zauważą. Ale to też jest tak, że to jest, z jednej strony to jest moja idea, natomiast z drugiej strony to też jest rozmowa z partnerami, z którymi my jako serwis jakby współpracujemy. Bo ja współpracuję zazwyczaj bardzo długo z danymi markami i widzę na przykład, jak oni się zmieniają pod wpływem komentarzy. Nacisku konsumenta. Tak. I to jest niesamowite, że jakby... Takie firmy są i one się zmieniają. Natomiast jest też gro olbrzymich, globalnych marek, które się nie zmienią, no bo nie muszą, bo one i tak wyrabiają swoje budżety. Tak, ale właśnie na przykład zastanawia mnie kwestia regulacji unijnych, że wiesz, dla mnie to jest absurdalne, że Unia niby, okej, ja uważam, że w ogóle i tak mamy super sytuację, tak, jak w Europie i nie chcę tutaj być zupełnie antyunijna, zupełnie o to chodzi, bo wiem, jak na przykład jest w Stanach, tak, gdzie po prostu nie ma tam prawie żadnych regulacji i ludzie muszą sami myśleć, a zazwyczaj tego nie robią, w związku z czym po prostu się trują na potęgę. Natomiast w Europie mamy całkiem wygodną sytuację, ale nadal mogą być pochodne ropy naftowej w naszych kremach i w naszych żelach pod prysznic i to jest jako drugi składnik i one są napisane jak krowy na granicy, mówiąc kolokwialnie i po prostu my sobie nakładamy na twarz i to jest legalne. Tak, to jest legalne, ja tego też nie rozumiem. Ale po to właśnie trzeba poszerzać tą swoją własną wiedzę i bez tego, bez tej wiedzy, bez tego naszego ruchu konsumenckiego nie zmienimy niestety nic, bo dla tych firm jest to najtańsze, żeby wytworzyć dany kosmetyk z takimi składnikami, bo te składniki są po prostu bardzo tanie. I dlatego oni dodają tego rodzaju składniki, po to, żeby wytworzyć kolorowy, pachnący, pieniący się kosmetyk, tak? Ale bardzo tani. Sprzedają to, miliony ludzi to kupuje, czyli oni jakby wyrabiają swoje cele. I niestety my nie możemy od tych globalnych, olbrzymich marek oczekiwać odpowiedzialności, bo oni sami stawiają, to jest niestety brutalne jakby życie biznesowe, tak? Oni mają swoje cele, muszą to wyrobić. Jeśli oni by na przykład zmienili teraz, to jest taki bardzo ciekawy przykład produktów pieniących się. 99% ludzi oczekuje tego, żeby i żele pod prysznic, i szampony, odżywki nie, ale pastę do zębów, żeby się pieniły. No bo jak się pieni, to znaczy, że działa. Tak. Natomiast to jest przyzwyczajenie. I przyzwyczajenie, tak, bo to jest coś takiego coś naturalnego. Jest nie tak, jak się nie pieni. Ale na przykład moje dzieci dostały jakieś tam pasty takie, kupiłam pasty ze świetnym składem, które się nie pieniły. I mój mąż, który tam pomagamy dzieciom myć te zęby, mówi, nie no, z tą pastą jest coś nie tak, ona się nie pieni. Ja mówię, nie kochanie, ona ma po prostu dobry skład. Ona nie ma tych składników, które powodują, że tam w tej buzi się robi piana nie wiadomo jaka. Ona po prostu myje zęby. I tak samo jest, my mamy te przyzwyczajenia, nawyki i wydaje nam się, że jeśli tego składnika nie będzie, to coś z tym produktem jest nie tak. Do tego jest potrzebna ta edukacja, do tego jest potrzeba mówienia o tym wszystkim non-stop, milion razy nawet dziennie, bo przez całe życie jesteśmy, jednak mamy tą komunikację od olbrzymich firm, że... Programowani. Tak, no o, bardzo dobrze powiedziane, programowani. Dlatego trzeba nas rozprogramować i na nowo. Tak. Ale to my musimy zrobić, bo nie zrobią tego olbrzymie firmy.
Powiedziałaś o taniości składników. Rozumiem, to jest biznes, więc jakby tutaj nie mam, nie mam więcej pytań i też tak. Nie mam zamiaru tego podważać. To jest normalna rzecz, bo jakby ja rozumiem to, że ludzie chcą kupić mydło, dezodorant czy szampon. On jest w niskiej cenie, popularnej marki, zaufanej marki, kupują dany produkt. Natomiast są też produkty bardziej luksusowe, czy to z branży powiedzmy takiej bardziej aptecznej, czy takiej bardziej powiedzmy, nie chcę może używać słowa celebryckie, ale wiem o co chodzi. Takie marki premium luksusowe, które w obu przypadkach one są droższe niż takie marki drogeryjne. No ale pojawia się pytanie, czy one są rzeczywiście lepsze i czy w takim razie te kosmetyki są też droższe w wyprodukowaniu, czy to ma aż tak, czy, wiesz, no kontrast jest ogromny, tak? Tak. 3 zł kontra 300 zł. Tak, dokładnie. Czy w produkcji to też jest taka przepaść? Czy to bardziej już marketing? W dużej mierze moim zdaniem marketing, ponieważ w Polsce jest mnóstwo firm, bardzo dobrych firm, które mają kosmetyki bardzo tanie. To znaczy mówię bardzo tanie w znaczeniu takim, że krem kosztuje 20-30 zł i to są kosmetyki z bezbłędnym składem. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że te kosmetyki za 300-400 zł mają neutralny albo nawet negatywny skład. Ale teraz znowu wrócę do tego, że każdy ma inne potrzeby. O tym też rozmawiałyśmy. Niektórzy mają potrzebę tego, żeby mieć w swojej łazience krem, który jest, który tak trochę nobilituje, jest taki bardziej ekskluzywny i da się znaleźć firmy, które produkują droższe kosmetyki z dobrym składem. To nie może, to jakby nie możemy jakby myśleć tylko o tym, że dany kosmetyk jest tani, to jest zły, albo jest drogi, to jest zły. Trzeba patrzeć na ten skład i to jest niestety albo na rekomendacje, bo to jest tak, że to wszystko zależy od idei firmy, od tego, jaką pracę wykonuje, jaki ma cel dana firma przy tworzeniu kosmetyków. Znam kosmetyki, które kosztują 30 zł i których używam i które uwielbiam. Są kosmetyki, które kosztują 300, 400, 500 zł, które kiedyś używałam, bo miałam, wydawało mi się, że jeśli jest drogi kosmetyk, no to na pewno ta firma wykonuje odpowiednią pracę i dostarcza mi produkt najwyższej jakości. Okazuje się, że nie. Bo właśnie bardziej im zależy na tym budżecie niż na tym, żeby dany kosmetyk przynosił rezultaty, długoterminowe rezultaty w pielęgnacji. Dlatego niestety przy każdym, jakby każdy taki wątek kończy się tym, że należy po prostu zwracać uwagę na skład, ale żeby tak nie utrudniać, bo to też jest tak, rzeczywiście to jest bardzo trudny temat. Ja z własnego doświadczenia uważam, że trzeba kogoś posłuchać, kupić pierwsze 2 pary kosmetyków i później na bazie kosmetyków, które mamy u siebie w domu, zacząć w cudzysłowie rozkminiać, co nam dobrze robi na tą twarz czy skórę całego ciała i później szukać danych składników w innych kosmetykach. Ja jestem też bardzo lojalna i lubię używać długo dane kosmetyki, natomiast tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, sezonowość jest różna, mamy różne potrzeby i sama zauważam po sobie, że nie wiem, parę miesięcy temu używałam kremu z dobrym składem pod oczy, ale dzisiaj na przykład jak jest ciepło, wolę, żeby to był w konsystencji żelowej, a nie kremowej, więc muszę zmienić ten kosmetyk i szukam kolejnego. Ja szukam rekomendacji w związku z tym, że nie czuję się jeszcze na tyle biegła w tym czytaniu etykiet, dlatego słucham mojej redakcji i każdego dnia śledzę to, co publikujemy i wyciągam z tego, co mi jest potrzebne. Bo ja mam dzieci, więc zwracam uwagę na kosmetyki dla dzieci, zwracam uwagę na to, jakie ja mam potrzeby i szukam kosmetyków dla siebie w danej chwili i dla męża też szukam czegoś dobrego, a co? Niech ma. Natomiast, natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz, ja nie wyrzucam kosmetyków i tego też
jakby uczymy i staramy się przekazywać to też naszej społeczności, bo jeśli krem nie sprawdza mi się na twarzy albo nie trafiłam z zakupem, nie wyrzucam, albo stosuję go do rąk, albo do stóp. Ja też tak robię. Albo oddaję komuś, bo nie ukrywajmy, ja dostaję bardzo dużo kosmetyków, niektóre do testów, niektóre od partnerów. I zalałoby mnie to. Ja przekazuję albo znajomym mojej redakcji, bo pracują każdego dnia, więc one też testują, moje dziewczyny też testują te kosmetyki. Później piszemy o wspólnych doświadczeniach z używania danego kosmetyku. Naprawdę wykorzystuję, nie lubię marnować rzeczy, niczego nie lubię marnować. Tym bardziej też tych kosmetyków, które już zostały wytworzone. Wykorzystuję je po prostu do czegoś innego. Tak, uważam, że to jest wspaniała rada. Tak. Bo naprawdę to, co się nie sprawdzi na twarzy, no, nasze ręce, nasze kolana, tak, nasze stopy, nogi, stopy, tak, podziękują nam. Albo nawet postawmy to, nie wiem, jak przychodzą do nas goście, to koło tak, mydła postawmy oczywiście. Ten krem. I to też oczywiście nie znaczy, że jeżeli coś się nie sprawdza, to dajmy to znajomym. Nie, ale w sensie takim, że mi się może tak, nie sprawdzić, dokładnie. Ale na przykład mojej mamie się może tak, sprawdzić. Tak, albo... ja tak często z moją mamą robię. Bo jesteśmy na różnych etapach, mamy różne potrzeby, albo sąsiadce, koleżance, komukolwiek. Oczywiście też rozmawiam, czy masz taką potrzebę, czy lubisz pewnie. Taki kosmetyk, ale rzeczywiście to jest, to się przydaje. Nie wyrzucajmy, bo naprawdę no, nie wyrzucajmy takich rzeczy. To raz. Dwa, słuchajmy ekspertów, tak. Ale trzy, jeżeli chcemy pobuszować w sklepie, to przejdźmy teraz do tych składników najbardziej szkodliwych. Wymieńmy chociaż kilka takich, które powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Nie, to nie powinno być w moim produkcie. Silikony. Parabeny. PEGI. PEG to łatwo znaleźć, bo to PEG jest napisane, tak? To są takie składniki, które... to jest... Może zacznę tak. To jest temat rzeka, żeby mówić o tym, jakie składniki powinny być w kosmetykach, a jakie nie powinny być. My napisałyśmy cały e-book, który ma, nie wiem, chyba z 30 stron wypisanych składników w podziale na kategorie produktów, jakie powinny być składniki, a jakie nie powinny. To dla zainteresowanych zapraszam. Tak, naprawdę, ponieważ to jest bardzo trudny temat. Natomiast... jakby tymi takimi najważniejszymi składnikami, przed którymi bym się broniła, to są właśnie te silikony, to są parabeny, PEGI. Co tu jeszcze można powiedzieć, żeby tak mocno zaznaczyć? Znowu, przy czytaniu etykiet kosmetyków, to też jest taka rada, myślę, która będzie częściowo odpowiedzią na to pytanie, ponieważ czytamy całokształt składu i jeśli w składzie znajduje się składnik, który jest omawiany przez innych ekspertów jako taki, może nie niebezpieczny, ale taki kontrowersyjny, to, ale na przykład krem na nas działa, musimy zastanowić się, czy odrzucimy ten kosmetyk, czy będziemy go używać. Bo bardzo często, nie mówię o tych takich hardkorowych składnikach, o których przed chwilą powiedziałam, tych ropopochodnych, tak, i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj oczywiście od razu mamy antynastawienie i mówimy nie. Natomiast jest parę składników takich kontrowersyjnych, które na przykład my jako serwis oceniamy bardzo negatywnie, bo na przykład analizując produkty dla dzieci czy dla kobiet w ciąży, staramy się podejść do tego zero-jedynkowo i tu nie ma żadnego dawania neutralnej oceny, bo może ten kosmetyk jednak się sprawdzi. My przy takich kosmetykach, które oceniamy dla dzieci i dla kobiet w ciąży, jesteśmy bardzo krytyczni i mówimy nie wszelkim mocnym detergentom na przykład, albo alkoholom, które mogą podrażnić skórę tak wrażliwą, jak skóra malutkiego dziecka albo kobiety w ciąży, prawda? Natomiast to, tak jak mówiłyśmy wcześniej, niektóre jednostki certyfikujące pozwalają nawet takim składnikom być w kosmetykach, które są certyfikowane, mimo tego, że to jest
negatywny składnik, tak ogólnie rzecz ujmując, w teorii. Natomiast mimo tego, że on jest negatywny, pojawia się bardzo często w kosmetykach certyfikowanych, ale również może w ogólnym składzie być na przykład na bardzo końcowych miejscach, pozycjach i tak prawdę powiedziawszy, to jest jakiś ułamek procenta naszej całego składu, który rzeczywiście no, nie wpłynie aż tak bardzo negatywnie na cały skład kosmetyku. I wtedy sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest kosmetyk, który rzeczywiście odłożymy na półkę i nie ma u nas szans, czy jeśli przynosi nam i realizuje naszą potrzebę, mimo wszystko go wybierzemy. Więc to jest taka bardzo decyzja o tym, czy składnik jest na taki, na nie, no, ma wiele tych poziomów oceny. Łatwiej jest mówić o tym, co powinny dane kosmetyki mieć, niż czego nie powinny mieć. To zaraz Cię o to zapytam, tylko jeszcze mam takie pytanie. Mówi się, że właśnie silikony i parabeny są złe, ale w zasadzie to sama nie wiem dlaczego. To już się przyjęło, że jest bez silikonów, bez parabenów, bez konserwantów, czy akurat w przypadku kosmetyków to byłoby dziwne, gdyby było bez konserwantów, bo inaczej byłoby wszystkie w lodówce. Tak, dokładnie. Więc też jest to taki slogan, a ja w sumie sama jako konsument nie wiem, dlaczego mi to szkodzi. I też jeszcze właśnie a propos tego, co powiedziałaś, że to jest nasza decyzja, ktoś może powiedzieć, no dobra, jeżeli ma silikony i działa, to dlaczego odradzacie? Więc to wszystko sprowadza się do jakichś naszych priorytetów. Czego oczekujemy od tego kosmetyku? Ale to jest związane z tym, o czym mówiłam na samym początku. Silikony i parabeny to są składniki, które dadzą efekt tu i teraz. I one są bardzo często w kosmetykach, ponieważ na przykład w tych wszystkich kosmetykach antyagingowych, które działają przeciw starzeniu się skóry, właśnie producenci dodają silikony, ponieważ one przepięknie wygładzają Ci skórę. Tylko to jest efekt tu i teraz. Jesteś zachwycona. Natomiast za miesiąc ta skóra odpowie Ci na to, że coś jest nie tak i będą alergie, wypryski, zatkane pory. Ja na przykład tak miałam, że zaczęłam używać bardzo dobre kosmetyki, które miały, nasza redaktorka powiedziała, Agnieszka, one powinny być dobre. No mają tutaj coś, ale w ogólnym zarysie te na kosmetyki plus. Są na plus. I oceniłyśmy je nawet na plus. Natomiast ja po miesiącu piszę do niej, Justyna, jest masakra na tej mojej twarzy, bo mam zapchane pory, totalne wypryski i co się dzieje? Ona mówi, no to się okazuje, że Twoja skóra zareagowała na te składniki tak, a nie inaczej i trzeba je odstawić. To też jest bardzo ważny i ciekawy temat. Nawet woda nas może uczulać, tak? Każdy reaguje inaczej. To jest przykład sprzed 2 czy 3 tygodni. Pierwsze kosmetyki, które właśnie dostały rekomendacje, czytamy etykiety, poleca. Idealny skład dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Po prostu przepiękny malinowy zapach. Jestem na wakacjach z moim bratem. Pokazuję mu, zobacz, jakie piękne. Jestem taka dumna i w ogóle i w szczególe. A jego syn ma bardzo delikatną skórę. I akurat zeszliśmy ze słońca. Ja mówię i widzę, że ma taką podrażnioną skórę. Ja mówię, weź ten kosmetyk, posmaruj go. I rzeczywiście no, chłopak się zachwyca, mówi taki malinowy zapach, on się delikatnie rozkłada, rewelacja. I po 5 minutach dostaje zdjęcie, bo oni poszli do pokoju, po 5 minutach dostaje zdjęcie chłopaka, który ma po prostu mnóstwo czerwonych plam na twarzy. O, to ja jako dziecko. Używając naturalnych właśnie kosmetyków. No właśnie, i ja od razu do tego naszego partnera kosmetycznego się odezwałam, mówię, co to może być? Ona mówi, no tak prawdę powiedziawszy, no to nawet i woda, tak? Bo on mógł zareagować tak, słońce, tak. Poprzedni kosmetyk, który miał na sobie, bo przecież go nie zmył, bo to była jakieś działanie w międzyczasie, tak? Schodziliśmy ze skóry, coś go swędziało, schodziliśmy z plaży, coś go swędziało, mówię, użyj ten krem. Ja może też mu schodziła skóra, jak no, wie. Tak, ale prawda jest taka, że no musimy obserwować tą potrzebę, tą naszą skórę. Ja byłam załamana, ale
Później zaczęłam używać tego kremu na moim synu, który ma atopowe zapalenie skóry i jest to na przykład jedyny krem o delikatnej, miękkiej, takiej leciutkiej konsystencji, który go nie parzy. I jest po prostu zachwycony. Więc jakby wszystko zależy od nas samych, od naszej skóry, od etapów naszego życia, od tego, jak zareagujemy. Dlatego tak bardzo trudno jest niestety napisać taką ściągę, czego nie używać i czego my wszyscy nie powinniśmy używać. Bo tak jak mówię, to są te parafiny, te wszystkie oleje naftowe, tak? Mhm. Natomiast to są takie pewniki, to wiemy, ale tych składników jest tysiące. Żeby jakby ktoś stworzył taką encyklopedię wszystkich składników kosmetycznych, to naprawdę byłaby taka encyklopedia sprzed 30 lat, która ma, nie wiem, 700-800 stron. Niestety to jest kolejna branża, w której właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, im dalej w las, tym gorzej. Tak, to prawda. Bo trochę się dokształcimy i wydaje nam się, że już mamy rozwiązanie, a to się okazuje, że pojawiają się kolejne pytania, więc może przechodząc z tego takiego negatywnego tonu, co o tych wszystkich złych kosmetykach rozmawiamy, przejdźmy do tych dobrych. Mhm. Czego warto szukać? Bo zakładam, że tego, co jest dobre, powinno być dużo, więc na początku naszego składu powinny być same przyjemne rzeczy. Tak, to na pewno, ale znowu zacznijmy i pamiętajmy o tym, że patrzymy na potrzeby i reakcje naszej skóry. Bo na przykład, moim zdaniem, bardzo ważne są trzy rzeczy w naszej codziennej pielęgnacji. Czyli mamy używanie olei i maseł, takich naturalnych. Bardzo łatwo je odnaleźć w składzie, bo one mają albo butter napisane, albo oil. I to są te naturalne składniki, które mają na celu wzmocnić naszą skórę. Im więcej tych składników, tym lepiej. Natomiast musimy zauważyć po reakcjach naszej skóry, czy jesteśmy bardziej masłowi, czy olejowi. Bo ja na przykład uwielbiam konsystencję olejową na twarz i codziennie wieczorem kładę różnego rodzaju serum, takie oleiste na twarz. Natomiast znam ludzi, którzy totalnie jakby nie wchodzą w ten temat, wolą taką bogatą konsystencję, ale kremową, czyli taką masłową. Więc to jest po pierwsze wzmacnianie naszej skóry przy użyciu maseł albo olej. Druga rzecz to jest nawilżanie i tu mamy takie najpopularniejsze gliceryna, tak? To jest, tego szukamy w składnikach i to jest to nawilżenie takiej tej skóry, bo tego każdy potrzebuje. I kolejna rzecz, nie tylko dotyczy to starszych osób, ale od, myślę, po 20 roku życia też należałoby na to zwrócić uwagę, to są wszystkie takie kosmetyki, które mają składniki antyoksydacyjne, czyli które zapobiegają starzeniu się tej skóry. To są ekstrakty roślinne i witamina C, która jest bardzo dobra. To są znowu, przy ekstraktach roślinnych szukamy flower, one zazwyczaj są tak oznaczane, więc dosyć łatwo je można rozpoznać. Witamina C jest, albo witamina C, albo Cedric, coś tam jest. Ale jakby to też są, to też są bardzo proste wskazówki, które pozwolą wybrać te kosmetyki, które powinny nam przynosić jak najwięcej pozytywnych efektów. Natomiast tak jak przy produktach spożywczych, takim jedną z takich podstawowych zasad jest wybieranie produktów z jak najkrótszym składem, prawda? Jak najmniej przetworzonych, prawda? Natomiast zauważmy, że przecież są, nie wiem, przyprawy albo produkty, które mają mnóstwo właśnie przypraw i wtedy ten skład jest o wiele dłuższy. Tak samo jest przy produktach kosmetycznych. Na początek proponuję wybierać te kosmetyki, które mają jak najkrótszy skład, bo wtedy łatwo nam jest rozpoznać te składniki pozytywne i negatywne. Mniej roboty mamy. I mniej roboty dokładnie mamy. Natomiast jest mnóstwo produktów kosmetycznych z takim bogatym, roślinnym właśnie składem, które tych składników samych w sobie mają bardzo, bardzo dużo. Ale to jakby jest kolejny etap wchodzenia w tą naukę i edukację dotyczącą czytania etykiet kosmetyków.
Ale też właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo to sprawia, że nie będziemy czuć się odstraszeni przez długi skład. Że to nie musi oznaczać, że coś jest nie tak. Oczywiście. Tylko może tam być bardzo dużo wartościowych wyciągów z roślin. Roślin, tak. Powiedziałaś wcześniej, że są marki, powiedzmy, z tak zwanej średniej półki, bo no tak, nie są to na pewno najtańsze kosmetyki, ale też nie są to produkty laboratoryjne, no wszystkie są laboratoryjne, nie są to produkty jakieś wysokiej klasy apteczne czy luksusowe, tylko właśnie średnia półka. Wymieniłaś kosmetyki polskie, więc myślę, że na koniec naszej rozmowy możemy zrobić taką, mam nadzieję, rekomendację, czytamy etykiety. Czy masz takie po prostu firmy, którym ufasz, albo też, żeby nie stawiać ostatniego słowa, dlatego że wydaje mi się, że oczywiście też firmy się zmieniają i nie możemy zagwarantować, że teraz, kiedy rozmawiamy, jest dobrze, a na przykład jakaś firma nie pójdzie w złą stronę. Także na ten moment, czy masz takie właśnie marki, które polecasz, które na przykład nie mają certyfikatów, albo które są mniej znane, lub dla niektórych są zbyt tanie i nie mogą być dobre? Tych marek jest mnóstwo. To dobrze. Jest bardzo dużo. Ja ze swojej strony zaraz będę się później czuła, że o jakiejś firmie zapoznałam. Zapomniałam. Ja podlinkuję też Waszą listę, żeby nie było wątpliwości. Natomiast to firmy, które polecam, to jest na pewno Sylveco, która produkuje mnóstwo, ona ma marki w sobie. Marka Sylveco ma swoje produkty, ale ma także... To ich jest wianek? Ich jest wianek, ich jest Duetus, ich jest na przykład to są bardzo ciekawe produkty chemii domowej. Zielko, zielko polecam, świetne jest. Iosi, Kloshi, Only Bio, Make Me Bio, Naturative. Naturative akurat to już troszeczkę droższa marka. Natomiast to są marki polskie, które mają świetne składy i które polecam z pełną, po prostu z sercem na dłoni. Tych marek jest coraz więcej. I też w zależności od tego, czy to są na przykład, poszukujemy marek dziecięcych, czy dla nas, czy dla mężczyzn. Te marki są. Trzeba je tylko rzeczywiście poszukać, bo one nie mają tak silnego marketingu, jak te olbrzymie korporacyjne giganty światowe. Natomiast tych marek jest coraz więcej. I ja po tych paru latach, ponad pięciu, kiedy jestem w branży i spożywczej, i kosmetycznej, ja widzę tą zmianę. I ja wiem, że moje dzieci na pewno już będą żyły w takim czasie, kiedy będzie mniej tych produktów ze złym składem, a więcej będzie produktów z dobrym składem, i spożywczych, i kosmetycznych. Zresztą ja uważam, że od samego początku trzeba edukować moje dzieci, jak mają ochotę na coś słodkiego, to jak szukają batonów, to jest tylko: mamo, tu jest cukier, mamo, tu jest cukier, nie bierzemy tego. Piękne. Naprawdę tak jest, chociaż oczywiście wszystko jest dla ludzi. Są wyjątki. Wyjątki, tak, jak najbardziej. Natomiast marek kosmetycznych polskich z dobrym składem jest bardzo dużo i one naprawdę nie są drogie. Ja też myślę, że dużą zmianę można zaobserwować w drogeriach, gdzie pojawiają się specjalne takie sekcje poświęcone naturalnym produktom, także ewidentnie jest ta potrzeba. Tak. I też łatwiej jest nam jako konsumentom poruszać się po prostu po tym sklepie i wiemy, gdzie możemy to odnaleźć. Także ja też bardzo się cieszę, bo sama miałam takie przekonanie, że kosmetyki muszą być droższe, żeby być dobre, i moje ulubione marki też polskie, takie na przykład Purite, czy Fridge, czy Recibo, są super, ale jestem świadoma, że to są już drogie produkty, i to jest bardzo pocieszające, że też wchodząc do zwykłej drogerii, bo to też sądzę, że to jest bardzo kluczowe, żeby to było dostępne. Tak, że mogę wejść, otworzyć, powąchać, sprawdzić sobie, nie wiem, zobaczyć, jak to wygląda, czy to jest wygodne opakowanie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy idziemy do drogerii i mamy duży wybór, to jest znak, że to są, nadchodzą jakieś może lepsze czasy. Dokładnie, tak. Bardzo często u nas są pytania, pojawiają się pytania, ale podajcie marki, które są w drogeriach dostępne, takich drogeriach, których w Polsce jest tysiące, a nie tylko w internecie, bo my chcemy powąchać, dotknąć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja myślę, że też dużą pracę robią te drogerie, które ściągają do siebie i polskie, ale też i zagraniczne kosmetyki w dobrej cenie, z dobrym składem. To powiedz nam na koniec, jakiego rodzaju wiedzy
możemy doświadczyć na Waszym portalu? Bo wiem, że na pewno wielu osobom zrodziły się pytania w głowie i wiele z nas ma właśnie inne potrzeby, czy to są kobiety w ciąży, czy to są właśnie osoby z małymi dziećmi, osoby, które mają alergię, czy jakiego rodzaju po prostu informacje znajdziemy u Was, bo na pewno jest tam dużo konkretów, zresztą sama wiem. Znaczy tam etykiety znajdziemy naprawdę chyba każdą tematykę, bo staramy się w każdym tygodniu publikować jedno duże zestawienie kosmetyków, które analizuje składy kosmetyków w danej kategorii, typu kremy do rąk, kremy do twarzy, filtry do ciała, filtry powyżej 50, filtry dla dzieci. Tych zestawień mamy ponad pewnie 100 czy 200 samych kosmetycznych zestawień, bo mamy też zestawienia produktów spożywczych. Natomiast oprócz tego, że mamy zestawienia pokazujące dany produkt i analizę składu danego produktu z naszą buźką, pozytywną, neutralną albo negatywną, czyli wydajemy opinię na temat tego produktu, to oprócz takich zestawień analizujemy składy takich przesłanych przez naszych czytelników produktów. Mamy mini analizy całych serii produktów, które znajdują się na rynku, ponieważ coraz więcej firm decyduje się na serię produktów, na przykład, nie wiem, właśnie ekoseria jakiejś tam marki, która wcześniej w ogóle w takie tematyki nie wchodziła. I to zawsze jest podejrzane. Tak. I to właśnie, i to zawsze jest sprawdzone. Naczytamy etykiety. Dla nas najważniejsza jest ta wiarygodność i my zawsze stawiamy nasze kryteria, właśnie zabrakło mi tego słowa, ponad to, czy coś jest popularne, czy coś jakby jest drogie, czy tanie, dla nas to nie ma znaczenia. Dla nas jest ważny skład i to, jak ten skład może wpłynąć na nasze ciało. I jesteśmy bardzo surowi w tej ocenie. Jesteśmy przez to czasami krytykowani, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie jest ważne to, że wychodząc z naszego serwisu i mając przed jakby wybrany produkt na bazie naszej oceny, ja jako Agnieszka mogę wziąć odpowiedzialność za to, że ten kosmetyk nie zrobi Ci krzywdy. I mając tak olbrzymią społeczność, to jest olbrzymia odpowiedzialność, tak. Bo ja nigdy nie spotkałam się jeszcze z krytyką tego, że coś poleciliśmy, a coś się nie sprawdziło. Wręcz właśnie odwrotnie, ktoś odnajduje dzięki nam albo kosmetyki, albo marki, o których wcześniej nie słyszał. Bo ja też jestem za tym, żeby wspierać polskie marki, wspierać małych producentów, którzy nie mają pieniędzy na reklamę w gazetach czy w telewizji, czy certyfikat, a my je odnajdujemy, bo mają dobre składy i pokazujemy naszej społeczności. No to, co mówisz, tylko świadczy o Waszej wiarygodności i tak, uważam, że jest to ogromna odpowiedzialność, ale wykonujecie kawał dobrej roboty, więc tak jak Ci mówiłam wcześniej, naprawdę ogromne gratulacje. Uważam, że to jest bardzo potrzebne i na pewno ułatwiacie życie tysiącom Polaków i oby jak najwięcej osób wiedziało, że jest takie źródło informacji, które może po prostu nam uprościć ten proces decyzji i naprawdę sprawić, że będziemy po prostu dokonywać zdrowszych, świadomych wyborów, tak, na co dzień. Także dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i trzymam kciuki za dalszy rozwój i za Wasz cudowny certyfikat. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 i będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę na wystawienie podcastowi recenzji, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli coś mi się podoba, to chętnie się tym dzielę. Chcę, żeby to trafiło do szerszego grona odbiorców, także jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, na Waszych iPhone'ach, w aplikacji podcasty, to będzie mi super, super miło. I jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie dodać podcast do obserwowanych. Na YouTubie macie podcast w wersji wideo i tam jest opcja starej, dobrej subskrypcji, lajka i komentarza, także komentujcie śmiało, wymieniajmy się poglądami. To samo tyczy się mojego konta na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, tam zawsze informuję, że jest nowy odcinek i tak samo bardzo chętnie czytam Wasze opinie i też słucham Waszych rekomendacji, jeśli chodzi o to, kto ma być kolejnym gościem podcastu. Zawsze jestem otwarta na Wasze sugestie i też między innymi po to tworzę ten podcast. Zapraszam też na moje oficjalne konto Karolina Sobańska, tam bardzo, bardzo się często udzielam.
I będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do tej społeczności. Kochani, już za tydzień odcinek specjalny, ponieważ premierę będzie miał mój e-book, a w zasadzie dwa e-booki i jeszcze jedna niespodzianka, także czekajcie. Bardzo się cieszę, że już niedługo się z wami podzielę, o co chodzi, ale na pewno będzie to związane ze zdrowiem i wierzę, że wielu z was się to spodoba. Także dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Cześć!